Cześć Domikrotkiewic z tej strony i witam was serdecznie na kanale Dolarowy Projekt. Moi drodzy, mam dla Was niesamowitą informację. Przedstawiam wam dzisiaj niszę, której nie znacie, ale żeby jeszcze was bardziej zaskoczyć, to sam produkt znacie pewnie doskonale część z was publikuje takie produkty, więc tak naprawdę macie wnętrza gotowe, natomiast zupełnie nie znacie tej niszy, bo to widać. Przynajmniej po ilości produktów wydanych na Amazonie. W niszy ogólnej jest tam maksymalnie 600 produktów. Jeżeli w odpowiedni sposób zawęzimy sobie tę niszę, to jesteśmy w stanie dojść nawet do kilkudziesięciu do 30-40 produktów pod daną niszą. Więc oglądajcie, dajcie łapkę w górę, jeżeli jesteście ciekawi, takich treści, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie, po to, żeby nie ominąć kolejnych treści. I teraz tak, ta nisza powstała w 2020 roku, ale widzimy, że zainteresowanie klientów było. Bardzo takie nieznaczne w pierwszym roku. Dopiero w, w następnym roku, w 2021, widzimy tutaj dynamiczny wzrost zainteresowania klientów i ten wzrost jest widoczny do dzisiaj, a teraz to już jest tak naprawdę eskalacja tej niszy. Już widzimy, jak to fantastycznie rośnie. Ilość wyszukań tego produktu nawet y tutaj zawędrowała w lipcu do 13, do prawie 14 tysięcy w trakcie miesiąca, a tak jak mówię, tych produktów jest maksymalnie kilkaset. A tak naprawdę dobrych jakościowo pewnie jest kilkadziesiąt. Widzimy, że tutaj na początku roku ilości zapytań na Amazonie delikatnie spadły, to jest w związku z tym, że dzieci poszły do przedszkoli, do, do szkoły. Natomiast już teraz tutaj obserwujemy wzrost zainteresowania. W tej chwili mamy ponad 7 tysięcy wyszukanych w miesiącu i ten trend będzie rosnął do świąt Bożego Narodzenia. Szacuję, że tutaj może być pod tym słowem kluczowym koło. 15-20 tysięcy zapytań, wyszukań klientów w trakcie właśnie listopada, grudnia, bo ten trend tutaj wystrzeli razy 2 razy trzy, a być może zawsze razy cztery, więc jest to bardzo interesująca nisza ze względu na to, że jest bardzo niska ilość konkurencji i łatwość wypozycjonowania się w takiej, w takiej niszy, natomiast oczywiście jakość zawsze się obroni, jeżeli będziemy robili średnie lub słabe produkty jakościowo, no to też klienci nie będą przekonani, aby zakupić taki produkt. I teraz tak, już wam mówię o, jakiej, o jakim produkcie tutaj mowa. Nisze high contrast znacie w Stanach Zjednoczonych. Jak sobie zobaczycie, jest tutaj 4000 produktów i ilość zapytań klientów 6400, powiedzmy w trakcie miesiąca. Tak, ta nisza się tutaj kształtuje. Na rynku amerykańskim, natomiast zupełnie inaczej kształtuje się to na rynku europejskim, na rynku niemieckim dokładnie. Kontrast Book Baby ta nisza ma w tej chwili ponad 7000 wyszukań, tak jak wam pokazywałem. A produktów konkurencji tak naprawdę mamy tutaj 633, więc jest to kilkukrotnie mniejsza konkurencja, ośmiokrotnie mniejsza konkurencja, zdecydowanie większa łatwość. Wejścia w tą niszę. Wam jeszcze jedną rzecz tutaj pokażę. Produktów niszy High Contrast na rynku amerykańskim. W trakcie miesiąca tu widzimy, że mamy 340 nowych rezultatów, nowych produktów, natomiast na rynku niemieckim jest jeszcze cisza, spokój. Tutaj w trakcie miesiąca dosłownie 30 książek powstało. Widzimy, że tutaj, zobaczcie, ta książka ma dosłownie 3 tygodnie, już ma 11 re re review świetną sprzedaż. Tu mamy kolejną książkę z review, więc widzimy, że tutaj jest mega potencjał. Ale żebyście jeszcze byli bardziej przekonani te, tym potencjałem, to wam chcę pokazać tą książeczkę. Zobaczcie, książeczka bardzo prosta, właśnie kontrast dwóch for babies. Zobaczcie, to jest numer drugi wśród najlepszych prezentów na rynku niemieckim. I zobaczcie sobie, jak kształtowała się sprzedaż pozycja tego produktu na Amazonie. Tutaj sobie możemy wziąć cały rok. Zobaczcie, ten produkt został wydany gdzieś na początku roku. Nie widać, że od razu złapał sprzedaż. I zobaczcie, jak tutaj fantastycznie się wypozycjonował po miesiącu, po dwóch miesiącach maksymalnie. I ten produkt tak naprawdę przez większość roku zajmował pozycję na Amazonie poniżej 1000, poniżej 500 miejsca. Bardzo często zobaczcie, że tutaj tak naprawdę. 500, 400, w którymś momencie tutaj mamy miejsce 300 w rankingu na Amazonie niemieckim. Dziś widziałem 200 miejsce. Naprawdę rewelacyjne miejsca zajmuje ten produkt na rynku niemieckim. To też wynika z tego, że jest ta mała konkurencja, a bardzo duże zapotrzebowanie. I tu zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ten produkt sprzedawał się w cenie 6,99 euro i tutaj mamy podwyżkę ceny do 7,99 i w tym momencie ten produkt troszeczkę stracił na pozycji na sprzedaży, więc widzimy, że podwyższenie ceny tutaj poskutkowało troszeczkę mniejszą sprzedażą. To nie zmienia faktu, że jest no niesamowity popyt na tego typu produkty. Zobaczcie A+ Content jak wygląda bardzo prosto, delikatnie. To są książeczki dla najmniejszych dzieci, bardzo proste wzory. I to też jest bardzo, bardzo ważne. Te wzory możemy stworzyć yy, na spokojnie w kanwie. Wystarczy, że pobierzemy sobie jakieś kolorowanki bardzo proste z Creative Fabrica. I za chwilę wam pokażę, jak zrobić takie high contrast, yy, czy kontrast buch, właśnie w samej kanwie. Bez sztucznej inteligencji nie jest nam to do niczego potrzebne. W tej chwili ten produkt ma ranking 5000, mamy 56 ton wcale nie za dużo. I książka została opublikowana 26 lutego tego roku. Zobaczcie, jak ten produkt wygląda na żywo. Bardzo prosta książeczka. Naprawdę tutaj nic wielkiego nie ma. A ma fantastyczną sprzedaż. Widzimy, jaką piękną review ktoś mu tutaj wystawił. Bardzo ładnie. Bardzo fajny produkt. Chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie, tutaj mamy jeszcze bardzo podobne słowo kluczowe. Kontrast Cart and Baby. Search volume 4000 w tej chwili. Ilość produktów. 455, a tak naprawdę, jak sobie będziemy na Amazona, to tych produktów jest dosłownie 352 sztuki. Naprawdę minimalna konkurencja. Tu mamy bestseller opublikowany 17 lipca. Zobaczcie, 2-3 miesiące temu już ma 27 review. Tu mamy produkt z zeszłego roku, 123 oceny. Widzimy, że to jest niesamowite, niesamowite zainteresowanie potencjalnych klientów. I to, co Wam jeszcze chcę pokazać w tej niszy, to zobaczcie sobie. Tak naprawdę możemy sobie zawężać tę nisze w bardzo prosty sposób. Tych słów kluczowych pasujących właśnie do tego produktu jest bardzo dużo. Zobaczcie, bardzo prosto możemy sobie zawężać to niszę mniejsze, do mniejszej ilości konkurencji. Tutaj mamy, jak dodaliśmy tylko zakres wieku, tak? że to jest książeczka dla dzieci od trzeciego miesiąca życia. Tutaj mamy 243 produkty. Więc w bardzo prosty sposób możemy sobie zawężać. Zobaczcie, tych tutaj propozycji jest dość sporo. Zobaczmy sobie czteromiesięcznych dzieci, mamy 125 produktów, a jak sobie zobaczymy na przykład Halloween, to mamy 43 produkty. Jak wpiszemy sobie tiere, tak, czyli zwierzęta, mamy 239 produktów. Jak sobie wpiszemy... Święta Bożego Narodzenia, Weihnachten, to mamy produktów 144. Bardzo niewiele, a zainteresowanie klientów naprawdę jest tutaj ogromne. Jeżeli podobają Wam się takie treści, chcecie więcej takich informacji, to dajcie łapkę w górę, zostawcie krótki komentarz i subskrybujcie ten kanał. I zobaczcie, tu już przygotowałem sobie w kanwie pierwszą, drugą stronę takiego produktu. Dodałem mock-up, zobaczcie jak to bardzo ładnie wygląda, taki produkt. Zrobione właśnie w kanwie Bez większej trudności, bardzo szybko, w kilkadziesiąt sekund, jesteśmy w stanie zrobić coś tego rodzaju. I już Wam mówię, jak to zrobiłem. Dodanie kolorowanki na czarnym tle to jest jakby najprostsza sprawa, jaką możemy zrobić. No, poczekajcie, tu mamy tą grafikę, akurat zastosowaną, i jest strona gotowa. Oczywiście, pobierając grafiki z Creative Fabrica. Warto zwrócić uwagę na to, czy jest tło, czy nie ma. Jeżeli nie ma, to fantastycznie. Jeżeli jest tło białe, to trzeba te tło usunąć, to też można zrobić w kanwie. Natomiast możecie się zastanawiać, w jaki sposób zrobiłem czarną kolorwankę, tak? czyli odwróciłem kolory. Więc już Wam tutaj pokazuję, jak to dokonałem, jak to zrobiłem. Mamy kolorowankę na białym tle. czyli tak jak jest to oryginalnie? No i, i zobaczcie, jak, jak to robimy. To zajmie nam dosłownie 30 sekund. Dodajemy filtr fresko na przykład, bo tych rodzajów filtrów jest znacznie więcej. I dodajemy efekt dwóch tonów, też tutaj nie ma znaczenia, które sobie wybierzemy, zmieniamy kolory. I zobaczcie, mamy już drugą stronę gotową. Bardzo proste. To trwa 15 sekund zrobienie takiej strony. Oczywiście, trzeba chwilę się zastanowić, jakie w chcemy zrobić. Musimy dopasować wzory do tej małutkiej grupy odbiorców, jakimi są właśnie te najdrobniejsze dzieci, żeby te wzory były proste, w miarę duże. I w ten sposób możemy sobie to zrobić. Później dodanie MoCapa, który świetnie będzie nam zwiększał konwersję poprzez wykorzystanie go w A-kontencie. No tak to wygląda. Dajcie znać, co myślicie o tej niszy, natomiast wiem, że wiele osób z Was też publikowało na rynku amerykańskim. Mieliście trudności w przebiciu się w tej niszy amerykańskiej, ale to wynikało z tego, że na rynek amerykański zdecydowanie więcej osób publikuje. Widzicie już w tej chwili 10 razy więcej osób tworzy produkty na rynek amerykański niż na rynek niemiecki. Co też utrudnia tak naprawdę wypozycjonowanie swojego produktu, pokazanie go organicznie y, potencjalnym klientom. Natomiast dzięki temu, że jest tak niewielka ilość konkurencji, na rynku niemieckim, to tak naprawdę nam gwarantuje, że nasz produkt będzie pokazany. Jeżeli będzie dobrej jakości, to naprawdę nie powinno być tutaj problemu ze, z uzyskaniem sprzedaży, wypozycjonowaniem tego produktu, więc to są bardzo ważne rzeczy wpływające na naszą sprzedaż. Będę bardzo zadowolony, jak stworzycie takie produkty, osiągniecie sprzedaż, wypozycjonujecie swoje produkty. Jeżeli Wam pomogłem, to bardzo się cieszę no i do oglądania następnego filmu. Do zobaczenia. Cześć.